Już w niedzielę 27 maja odbędzie się niecodzienna impreza sportowa. Chodzi bowiem o galę zawodową WKA Fight Night. Pikanterii dodaje fakt, że walka wieczoru odbędzie się pomiędzy polskim pretendentem do tytułu mistrza świata Arkadiuszem Kaczmarkiem, a Garethem Richardsem, aktualnym mistrzem świata w kickboxingu. Mi otworzyło tak naprawdę tą całą szansę walki o tytuł zawodowego mistrzostwa świata amatorów WTK, w których byłem w zeszłym roku. WTK, federacja troszeczkę słabsza, mniejsza, młodsza, o wiele młodsza, ale ściśle współpracująca z WKA. Był tam obecny Klaus, prezydent federacji, obejrzał pojedynki moje, poszło poparcie, że mógłbym się bić z tym Brytyjczykiem. Wiele osób zastanawiało się, jak to się stało, że walka o tytuł mistrza świata nie odbywa się w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi Richards, a w Polsce i na dodatek w niewielkim mieście Świebodzicach. Sytuacja dosyć była skomplikowana, bo wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Sytuacja była taka, miałem lecieć do Wielkiej Brytanii, tam miałem się bić jako pretendent do tytułu mistrza świata. Ale co? Szereg moich serdecznych przyjaciół, którzy się dowiedzieli o tym, że jest szansa i jest możliwość zrobienia tego tutaj, u nas, na naszej ziemi, tu gdzie się urodziłem, wychowałem, włączyli się. Ja jestem w szoku, ile ludzi zaangażowało się w ogóle w galę i znalazły się fundusze, znalazły się pieniądze, znalazły się to, co jest najważniejsze. Prezydent federacji zadzwonił krótko i leci do mnie. Zanim dojdzie do walki o tytuł mistrza świata, odbędą się walki z obsadą najlepszych zawodników z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Litwy, Ugandy, Nigerii i Słowacji. Standardem jednak przy walkach zawodowych jest ważenie zawodników, które niejednokrotnie jest równie ciekawym wydarzeniem, co sama walka na ringu. Myślę, że Anglik na pewno będzie coś próbował gdzieś właśnie na zasadach min, gestów, gdzieś tam, bo Anglicy słyną z takich rzeczy. No ja też nie będę mu dłużny, to więc też może to się zamienić w duże show. Szczególnie, że zawodnicy z Wielkiej Brytanii znani są ze swojego ciętego języka oraz okazywania swojej siły i pewności siebie. Przewidujemy sporo emocji w trakcie ważenia, ponieważ Anglik, czyli przeciwnik Arkadiusza Kaczmarka, to jest taki w cudzysłowie barowy chuligan. Nie jest tak dobrym zawodnikiem technicznym. To jest taki stricte uliczny fighter. Więc tutaj się spotka doświadczenie, no ćwierćwieczne, 25 lat mija w tym roku uprawiania sportu przez Arkadiusza Kaczmarka. Gareth Richards zapowiada, że walka z Kaczmarkiem będzie zacięta. Podobnego zdania jest polski pretendent do mistrzowskiego pasa i jak sam mówi, nie zamierza ułatwiać zadania mistrzowi świata i przyświeca mu jeden cel – zdobyć dla Polski tytuł i pas mistrza świata w kickboxingu. Postawię wszystko na jedną kartę. Będę przede wszystkim boksował, będę myślał, będę starał się myśleć. Będę bił z błędu, bo zawsze tak biję, z kontry. Postaram się po prostu nie zawieść moich kibiców i wygrać tę walkę. I być zawodowym mistrzem świata. Fanom sztuk walki przypominamy, ważenie zawodników odbędzie się w sobotę 26 maja o godzinie 17 w Galerii Wiktoria. Natomiast walki będą rozgrywane od godziny 8 rano w Świebodzickiej Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 27 maja. Trzymamy wszyscy kciuki za Arka, za naszego przyszłego mistrza świata. To jest walka, walka, walka!